Witam w kolejnym odcinku na moim kanale z cyklu Autokrytyk Motoryzacyjnie. Pozdrawiam wszystkich sympatyków, subskrybentów. Dzisiaj ostatni odcinek już z serii Disney Chevroleta. Silnik 2.2 VCDI o mocy 163-184 koni. Występował głównie w Chevrolecie Captivie. Jest to silnik oczywiście też zbudowany na bazie silnika Opla General Motors 2.2 CDTI. Tutaj silnik wszedł do produkcji w 2011 roku. Jest to nowoczesna konstrukcja, 4 cylindry, 16 zaworów. Wtysk bezpośredni common rail, turbo ze zmienną geometrią, rozrząd na łańcuchu, koło dwumasowe. Oczywiście filtr cząstek stałych, wtryskiwacze piezoelektryczne Delphi. I wymiana oleju co 15 tysięcy km, trochę ponad 6 litrów, najczęściej olej 5W30. Co do spalania, to tutaj średnie spalanie w tak dużym samochodzie w okolicach mniej więcej od 7 do 10 litrów, w zależności jak będziemy jeździć, czy w mieście, czy na trasie. Na to warto zwrócić uwagę. Często Captivy mają napęd na 4 koła, także to spalanie nie będzie zbyt małe. Sam silnik to dosyć ciekawa jednostka. Duże ciśnienie wtrysku. Sam silnik jest zoptymalizowany pod kątem jak najmniejszego spalania. Oczywiście elastyczności tego silnika 400 Nm. W mocniejszej wersji naprawdę dosyć dobra dynamika. Nawet niecałe 10 sekund do setki w tych samochodach właśnie dosyć sporych. Co do zalet, silnik jest dosyć trwały. Mało awaryjny, dosyć dobra dynamika, elastyczność tego silnika, co powiedziałem. Co do wad, no to filtr cząstek stałych, szczególnie gdy będziemy jeździć po mieście, może nam stwarzać problemy. Przy większych przebiegach, wiadomo, tak jak każdy nowoczesny diesel, wtryskiwacze, turbosprężarka, EGR, osprzęt może już zawodzić. Dodatkowo koszty serwisowania także nie będą zbyt małe. Szczególnie jak na przykład będziemy musieli wymienić rozrząd, do którego dostęp jest, tak jak w przypadku też poprzednika 2.0 VCDI, też utrudniony. Także podsumowując, dosyć ciekawy silnik, dosyć bezawaryjny, występujący głównie w Chevrolecie Captivie i w dużym SUV-ie. Także to było na tyle w tym odcinku. Dziękuję za uwagę. Do usłyszenia na następnego odcinka. Pozdrawiam.